Siedzi ryba. Tu byga! Za dozbrojkę chyba. Nie, za 7 dych. Jest, trucowałem. Jest, jest, wyjad, ładny, no. Ale grub. Piękny, grub. Znowu na Rokiego. Naprawdę, te guły robią robotę. Widzisz drzewo. Ty, bo nas suwa. Ej, dawaj, dawaj, jest pod nami. To ryba, co jest? Dawaj, ład. Trzymaj wiesze. Podbierak za mały. O kurde, grubo, mamy tą pykę. Druga tą pykę i do japy. Ja pierdzielę, grubo. O kurde. Jaka knaga. Siema mordy, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bracia Okoń. Jak widzicie, jesteśmy właśnie na kwaterze. Wojtek aktualnie pakuje się, bo już za chwilę wypływamy na wodę. Którą mamy godzinę? Godzina coś około 3:30. Ja właśnie szykuję wędki, ciężki szczupak. Mam też okoniówkę, zobaczymy. Pomęczymy, fajnie woda wygląda, naprawdę jest taka obiecująca. No i słuchajcie, zapraszamy was do oglądania, dlatego że podczas tego filmu przygotowaliśmy dla was konkurs z okazji 2000 subskrypcji na naszym kanale. Także myślę, że warto oglądać, przygotowaliśmy dla was trochę przyczyn spinningowych. No i co, my aktualnie będziemy jechać do Patryka, czyli założyciela firmy Greatfish, bo jesteśmy właśnie u niego na wozie. Przyjechaliśmy właśnie tutaj na 4 dni, jak widzicie. Już powoli słońce się zaczyna przebijać. Już niebo powoli się robi błękitne. Także za chwilę ładujemy cały sprzęt do samochodu. No i co? Lecimy nad wodę. Zobaczcie, jak to wygląda. Normalnie jak na Ebro. Te drzewka wszystkie też są bardzo podobne właśnie tam na kwaterach. Tylko pomarańczek i mandarynek brakuje. No ale Ebro. No ale dobra, tutaj nie ma co przedłużać. Trzeba po prostu ruszać na tą wodę, bo już jest trzecia, a zaczyna świtać, więc lecimy. Siema. Siema, cześć panowie. Witam. Ja to ledwo. Ledwo. No, kurde, mega rano. Ledwo co, 4 rano, no. Ale pogoda nie zapowiada się, jakby miała być wieczna, nie? No nie, w ogóle. Naprawdę ładna pogoda. Zero. Terku, będzie git. Także zaczynamy łowienie. Pierwsza miejscówka. Obawiamy właśnie taką płytszą wodę. Ja na razie zaczynam od jerka. Tutaj 2 razy roki leci do wody. Woda wygląda naprawdę pięknie. Na razie bez wiatru. Także nie ma co tracić czasu. Obawiamy miejscówki, bo wyglądają naprawdę przepięknie. O, właśnie tam, jaki był ten spław, to one najczęściej właśnie ja brałem. Tu je mniej więcej na tej wysokości. Tak, te ryby się ustawiają. Nie przy samych tych. Nie przy samych tych, no. O, załóżmy, jak teraz rzuca, to gdzieś tu. Albo nawet trochę jeszcze bliżej do nas. Co tam robisz? Obławiliśmy już sobie kilka miejscówek. Ja właśnie na tego jerka łowiłem. Teraz zakładam przynętę, która praktycznie nigdy mnie nie zawiodła. Duży, czerwony gobiszat. Bardzo fajnie właśnie on pracuje. Na kotwiczkach od góry, takie UV. Może to pobudzi te szczupaki do brania. Obławiamy kolejne miejsce. Taka bardzo fajna góreczka z takim przedłużeniem. Wygląda to w taki sposób. Tutaj jest właśnie górka na 3,5 metra. Tu głębsza woda 8 metrów. Ma ona takie bardzo fajne przedłużenie. Właśnie teraz to sobie obławiamy. Tu jak widać jakieś ławica na echosondzie, na bocznym skanie. Coś tam widać. Przed chwilą właśnie też jakiegoś szczupaka widzieliśmy. No i obławiamy. Ja właśnie większa guma. Dominik troszkę mniejsza. A Patryk jeszcze na mniejszą. Także różne typy łowienia. Zobaczymy, co się sprawdzi. To moglibyśmy się nawet zakotwiczyć, wiesz? No. Thank you.
Siedź. Mam kamerę wyłączoną. Ja cię nagrywam, no. Ale mówię. Pięknie. Ej, bo no, ty, to nie będzie mała rybka. Pięknie, ładna rybka. Dawaj, dobrze, dobrze. Dawaj, dobrze, dobrze. Mam podbierak tutaj. Tu mi będziesz go musiał przyciągnąć. Kurde, ale wyczaiłem to miejsce. Wiedziałem, że... Dawaj, dawaj, to jest dobra ryba. Rewelacja. Coś pięknego. Wskazał mi suwa. Ja mam zawsze nosa. Ty, to jest gruba ryba. Tutaj do mnie, w prawo bardziej. Jest, dawaj, no. Dawaj, ciągnij. To jest może być gruba. I ona walczy. Jest, ładny, no. Ale gruby. Piękne, gruby. Ile energii. No co tu dużo mówić, no. Roki. 17 cm widzę po niej, to jest 17. Slim? Tak, slim, no wersja slim. Bardzo dobry gruby. Green Tiger, mega. Wojtek, jesteś lepszy niż sonda. No kurde, właśnie ja mam, i tak samo mam właśnie na tych moich jeziorach, nie? Widzę, płyniemy tutaj, cypel, stojemy. Stoi tutaj, tak. Trzeba grubo obłowić, fajne miejsce, tam można potem jeszcze tam obłowić. Kurde, i tak samo tą drugą stronę. Dawaj, no ja od góry nagrywam. Także tak poglądowo zmierzymy sobie pierwszą rybę. Czekaj. Weź drugą stronę łebną, daj. No 7. 70. 7 dych, jak nic. 7 dych. 71 jakoś tak. Pięknie. Kozak. No dobra, także pierwsza rybka dzisiaj, znowu na Rokiego. Naprawdę te gumy robią robotę. Nie za duży, ale naprawdę fajna taka gruba jest ta ryba sportowa, w pięknej kondycji. Przepięknie. Nigdzie nie podziabany, także leci teraz do wody. Czuję, że może wystartować dobrze. O właśnie. Jak sądasz, poszedł. Patryk przewidział. Dobra, także łowimy dalej, bo teraz może naprawdę fajna pora się zacząć, bo mamy teraz właśnie mocniejszy wiaterek i zaczyna robić się chłodny. To był, słuchajcie, pierwszy albo drugi rzut właśnie w tym miejscu, które wyznaczyłem. Od razu mi się spodobało. I właśnie Dominik trafił na trochę większą przynętę, go pierwszy, drugi rzut. Fajne branie było? Branie mocne, ale później z nie walczył. No, widziałem. Ale fajnie, coś się dzieje. Siedzi ryba. Siedzi ryba, słuchajcie. Coś sensownego, moje zdanie. Ale jedzie, kurde. Słuchajcie, ja wiem, czy nie sum. Kurde, co to jest za ryba? Może być nawet piękny szczupak, nie? O, ciekawe. Jak to jest szczupak, to jest bardzo dobra ryba. Jak to idzie? A głęboko idzie pod powierzchnią się? Kontrolować. Jaki, którym wędkowałem dużo, bo jaka mojego kolegi. Plecionka to jest 0,20. Gruba ryba. A, dobra. On ci chyba wszedł w glony. Weź ten, może sobie przytrzymaj szpulę. Nie, ręką, nie? No. I tak lekko wyczuj go, no. Musi, no. Wychodzi, widzisz? Wychodzi, no. Jak masz grubą plecionkę, to masz spokojnie. O, idzie, widzisz? Bardzo grubo. Jeżeli to jest szczupak, to jest piękna ryba. No. Patrz jaki ciężar, nie? O, no. Kurde, jest grubo, powiem wam. O, kurde. Ciekawe, czy patrz. Szczupak, czy słom, jak szczupak jest... Uwaga, sobie... żeby w silnik ci nie wszedł, śrubę. Weź tam ten podbierak, przygotuj. Jest pod nami. I przetwornie ci śrubę nie może mieć. Ty, to może być szczupak. Zobaczcie, co jest z kijem. Tu pyga! Tu pyga za bok! Ale jak to było 60 kilo! Nie mówiłeś, że tu są tułpygi. Wow! Jeny! Widziałeś to? Jeno! Ale kurde, pod cały tym, bo widziałeś, machnę ogonem. Ja pierdzielę. Pletka nie dała rady. Akcja roku. Za bardzo podkręcone. No. Ale co to było? No ale nieźle, panowie, czyli wypad jest na razie niezły, no bo jest... Ale dobrze, że szczupak jest tą pyga. Bo tu płytką taka wodę masz i glony i wiesz, tam jest dużo tego. O, ale była wielka. I była ogromna, ona 50 kilo co najmniej. Ja nie wiem, czy się nagrało. No, było tak, słuchajcie, taka. No łapa to mnie tak boli. No. I zresztą widzieliście, co się działo z tym kijem. Kurde, ja musiałem był, gdyby był szczupakiem, byłoby zbyt pięknie. O kurde. No grubo. Grubo, na PZW, na 13 cm. Ale on za brzuch była. Ona była nie wiem, podczas ja widziałem. No ale wiesz, jak idzie taka wielka guma, ją wchaczysz, to by... Dlatego to... mi było tak też ciężko. Kurde, no. Ale gdyby jeszcze, tak. Gdybyś ją dłużej holował, była bardziej zmęczona, by tak nie machnęła. Myślisz, że miała z metr? Nie, metra nie miała, z 70 mogła mieć. Ale to upygi... Ale ona była szeroka, nie? No. Tak, bo to upygi ogólnie nie są... To upygi nie są długie, nie? Tylko są właśnie, tak. Wiesz, ta tak 80 pyga to już jest mega, nie, mega wielka. Ja nie wiedziałem, że to są. Ale kij przetestowany z tym, a zobaczcie, jaki murbeton, kurde, był. No, taką rybę podciągnąć. To jest 0,20? To jest 0,20. A dobra, ja mam 0,28 na tych. To jest 0,20. Tak, o kurde.
kurde, za cienka pletka, tak byśmy ją wyjęli. No. Albo, jak na, wiesz, na albo może nawet nie, że pletka, tylko mogą to nie mieć. A to nie poszło na węźle? Nie wiem. Ale to tak strzeliło coś tam. To mogło do cienki drugiego... zestaw, taka ryba, nie? No, to też prawda. Ciekawe, ile mogła mieć kilo, ale myślę, dużo. Że... Z 50 mogła mieć. Sporo. No. Wojtek, co ty tu namąciłeś? I ja cię kręcę. Skoro teraz chłopaki łowią na gumy, a obawiamy taki dosyć płytki blacik porównaniu do tych wcześniejszych miejscówek, to ja się zdecydowałem na Jerka, który dał mi dwie moje życiówki na jednym wypadzie, tylko w innej kolorystyce, takiej bardziej naturalnej. Nawet nie wiedzieliśmy, że to jest taka wysepka z takich pojedynczych jakichś trzcinek, takie trzcinowisko. Naprawdę miejsce ma fajny potencjał. A ty co, na co Wojtek mówisz? Ja teraz na Weasla, czerwony kolor, taki bardziej żarowiasty. Zobaczymy, może coś to skusi. Może suma, wiem, że suma są. Weźmy. Nieduży, ale nie suma, wiecie? Może do łódki podchodzić też, możesz, wiesz, możesz nie czuć, może... To śledzia. A, bo mniejsza guma, nie? A dopiero mówiłeś, że... No, ale a propos właśnie miejscówki i opowiadania o niej, nie? Śmiesznie. 35 cm. Załadował. Z opadu, pierwszy opad. Wpadła tylko. Tiger znowu moje rybę, 14 cm. Dominik na 17, ja na 14. Jeden z lepszych kolorów. Po nim po prostu ruch z tym kolorem, śledziaczek siedzi. Do wody go. Nawet na jakimś tanim... Co jest? Dzeło mam. Kurde. Wrócimy to nie weszło. Nie wiem, czy to masz. Sum! Sum! Dawaj, pobierak! Nagrywaj kamerę, ale nie mam kamery! Nagrywam mi. Czekaj, bo, żeby nie sobie ja mówię. Sum na opaniówkę. Mówili, że drzewo. Ty, bo nas suwa. Ej, dawaj, jest pod nami. Idź tam po prawo. Nie, ona nie może. Pod łódką i tam, dobrze, no. Co jest? Ty, ja mówiłeś, że drzewo, a to sum. Kurde, testujemy prototypy. Ty, ale... Ja go nie podniosę, wiesz co to będzie? Przedpremierowa płot. To jest... Ej, czy ty go zrobiłeś na suma? To na płoteczkę. A, na płoteczkę. Bo stracę go jak tego szupa... Mój pierwszy sum na spinu. Kurde. Ty, no, wcześniej... To ja mam dosyć zaspowany kołowrot, jak jest... No. Nagraj do nas na YouTube. Będziemy musieli chyba pod niego podpłynąć. Ja nagrywam cały czas. Nie, musi powoli go sobie pompuję, bo jest tak naprężona. Jaką masz? Ale mam przypon, mam fluo, nie przetrze mi. Haki jest od Marcina, oto ściana. O, jak on se pójdzie, to wiesz. Taki moim zdaniem jest 80 cm. Nawet to, więcej. Ale jest... Ja widziałem jego łeb, on może mieć nawet metr. Ale wie, zaspora jest zaspawany, a tyle co mogę. On stoi w miejscu. No, więc widzicie, miejscówkę dobrze wytypowała. Tylko no. Go podnoszę. Tylko żebyśmy w linii nie weszli. No. Nie podniesie. No właśnie, trzeba podpłynąć delikatnie, no. Ja myślałem, że mam glona, w ogóle zero walki. Próbuj go ciągnąć tam, żeby on się nie przeszedł. Jak tą gumę nazwałeś? Nie nazwaliśmy. Kurde, słuchajcie. Wysłuchajcie w komentarzu pomysły na nazwę. No. To jest. Który? Trzeci, czwarty rzut na to? Po prostu. Ty daj, bo ci zaraz tam wjedzie. Lilię idzie. Dobra, pompuję go jak mogę, bo jak Lilię wejdzie, będzie koniec. Dobra, udało się go chyba spod tych lilii wyciągnąć. Tak, bo ja pod samej lilii rzuciłem. Silnik nam wycofał. Myślałem, że mam kabarzy. Tak. O kurde, odpalił się. Bo zacząłeś płynąć i go zacząć ciągnąć. Poczekaj, no. Nie patrz, jak on... Nie mogę mocniej, bo strzeli ta linka. No tak, no, on jest do dna przyklejony. Przyklejony do dna. O no. Ale akcja. Wyjdź tak na stronę, tam coś na tamtą stronę. Spróbuj taki bieg znaleźć. Ej, nie, czekaj, bo on idzie tam. Kurde. Pompuję go jak mogę, ale... Cześć. Patrzcie na to, Dominik, na koniową gumkę. Mogę bardziej zaspawać, bo strzelili. Kurde, suma zaciął, ale jest duży. Sobie. Jak się pokaże, to on wtedy... On trzyma się dna. On trzyma się dna, jednak to jest kawał ryby. On na dziobie, no. Ja. Dobra, pompuj. No tak wiesz, tak z wyczuciem go pompuj. On jest dobrze zapięty chyba. Tylko nie za mocno... To upływa, bo tak bo masz delikatny haczyk, musisz z wyczuciem. Właśnie jest na szczęście taki...
moim zdaniem optymalny. Mhm. O, pociąga się to. Nie no, kij, kurde. Tak. Nieźle. To plecionka jest. Zawodnicza. O, będzie nasz. Topyga! To nie sum, to topyga. I to nie mało. Druga to upyga. Powoli, nie możemy jej stracić. Nagrywasz? Nagrywaj. Tak, TikToka, nagrywaj TikToka. Topyga, co? Za mordę, no. Dawaj go. To ryba, co jest? Dawaj. Ład. I trzymaj wiesz, jak? Podbierak za mały. O kurde, grubo, mamy to upyga. Druga to upyga dzisiaj i z dojapy. Ja pierdzielę, grubo. Co jest grane? Konkret. Gratuluję, stary. Ale rybsko. Ja już myślałem, że są. Upyga na... Cześć, weź, ja też myślałem, że są i wcześniej go nie. Widzisz? No. Jak nie myślicie, co to jest? Ja nie mam pojęcia. Może to jakaś właśnie choroba. Tej ryby. Ale tu musisz... Taki nie wiem. Nie weź, ja bym chyba próbował z podbierakiem, on najpierw tu wciągnąć. Tak robimy. Lekka kurwa, wiesz, ale lekka i kółeczce, kółeczka. To ja. Wiesz, najpierw tu wciągnąć. Tak robimy. Tylko to wiesz, za samą siatkę. Bo za podbierak się złamie. Ile waży? Czekaj. Gumowana niby, ale... No dawaj. Jak się podrze, to kupimy nowy. Ale innego nie będziemy mieli na dziś. Jak akumulator. Dawaj tam. Kurde. 50 kg. Joki grubas, co jest? Dobra, dawaj, weź ją mierz, Dominik, bo to jest taki podkur. Weź ale tak miarkę. Muszę pod kątem ją. Ponad metr, jak nic. 115 cm. Jak? Z PZW. Jaka knaga. To jest masakra, nie? Tak pochodziła tutaj. Trudno. Nie mogę chwycić, zaraz mi wylepię. O, tak, no. Pokaż, masakra, pokaż się. O kurde. Jaka knaga. 115 cm. 5 jak nic, ona jest jak akumulator. Jaka knaga. Koniowa, z 40-50 kg. Jo. Mi się spięła. Próbujemy do wody ją. Tam? Ogon, przytrzymaj za ogon. Ja wypłynę. No i poszło. Taka ulana była. Więc ikra, tak? Tak. Kurde, może to jest tak, że ona ją tarło. Mhm. Tutaj teraz. Może i na jakoś żerują. Zobaczcie, tu jest płytka woda i no. Tam w sumie tak samo, taki zaułek jak tutaj. Mogą jak leczą, żerować. I tu i tam mogą żerować. No. I przez to dzisiaj ja tą pygę miałem na kiju i ty kurde wyholowałeś tą pygę, więc no. Dwie tą pygi, słuchajcie, no przecież ja też tu wędkuję regularnie, to nie jest no tak, że tego jest... 0,20 ci pożar. No. Czyli hamulec jednak, nie? Hamulec. To jest ta gumeczka dokładnie, zobaczcie. Nieźle. Nieduża, 7 cm. Płoteczka. Hak rozgięła. Hak rozgięty troszeczkę. Już trochę przygiąłem, ale był rozgięty. No. Tyle nieźle. Brakowało i by tej ryby nie było na pokładzie. A tak, udało się i tą pyga przepiękna na pokładzie, no. Czyli Dominik zaakceptował przynętę i mówi, że możemy tak, to... Myślę, że mogę ją dopuścić do produkcji. Okej, dziękujemy, spróbujemy to wprowadzić. Jakbyś jakieś sugestie miał co do zmian, to jak najbardziej jesteśmy otwarci. Myślę, że jeszcze tutaj taki podajnik tego... Mikroplanktonu. Tutaj myślę, że tutaj w duperce można zrobić taki podajniczek. Atraktor XX. Tak. No. I będzie pikać. Jeszcze. A może dobry okoń. Twisterek, ale okoń. Będzie takim jeszcze 30-taczek co najmniej, nie? Pierwszy rzut po rybie. O, pierwszy rzut. Taki z 23. Ładny. Ale... Nie wiem, jaki 23, co ty tam? Więcej. Ładny, z 25. Konia 23 no. Widziałeś? O, pa. No. Od razu po tą pydze taki z 25 wariacik. W pierwszym rzucie dosłownie, pierwszy opadek. Leci do wody. Po tej zwariowanej akcji spływamy do brzegu, żeby sobie odpocząć. Tak gdzieś koło godziny 18 znowu wypłyniemy. Ja teraz na pewno będę musiał sobie zrobić szybkie pranko tych wszystkich ciuchów, bo mam wszystko w tym śluzie. Torbę, komin, ciuchy, no, cały jestem w tej topydze. Także na szczęście jest też słońce i wiatr, także to szybko sobie przepiorę w wodzie, wysuszę. I wypływamy pod wieczór, bo teraz jest taka pogoda idealna do żużlowania. Gdybyśmy pływali teraz cały dzień, to całe popołudnie, to byśmy się niepotrzebnie zmęczyli i byśmy nie dali z siebie 100% właśnie pod wieczór, a pod wieczór mogą się odpalić. Dokładnie, tak jak Dominik powiedział, także lecimy na brzeg, sobie chwilę odpocząć i zaraz widzimy się znowu na wodzie. No i dobra, słuchajcie, teraz krótki przerywnik w łowieniu, bo teraz przechodzimy do konkursu z okazji 2000 subskrypcji na naszym kanale. Teraz Wojtek wam pokaże, co możecie wygrać. A więc zobaczcie na to, naprawdę super paczka. Fajne rzeczy, głównie od Fishapa, taka super czapka, naprawdę bardzo wysoka jakość, bardzo długo już się mamy w naszym arsenale, naprawdę super czapeczka. Kolejną rzeczą są oczywiście przynęty, naprawdę bardzo fajne, skuteczne. Tutaj mamy ramshada na szczupaki, naprawdę spora przynęta, bardzo fajnie się sprawdza. Kolejną gumą są Scalifat,
taki oto kolorek. Oczywiście nie mogło zabraknąć również tant, żółty kolorek. Mamy również też takie bardziej naturalne. Flity czwórki, fajne na sandacza albo większego okonia. Tutaj mamy takie catfishe, bardzo fajnie, właśnie też się to sprawdza pod jakieś mniejsze drapieżniki, okonia albo sandacze. Do tego macie jeszcze wlepy, dwie od fish upa oraz jedna od górzy. I na sam koniec takie trzy gumki sandaczowe, też bardzo fajnie mi się sprawdzają na odrze, także właśnie to dostajecie. Teraz Dominik wam powie, co musicie zrobić, żeby wziąć udział w konkursie. Także słuchajcie, zestaw do wygrania jest naprawdę bardzo fajny. Cenowo myślę, że powyżej 200 tam na pewno to wszystko jest warte. Teraz przeszedłem sobie na dwór i powiem wam, jakie są zasady wzięcia udziału w konkursie. Jeżeli chcecie wygrać tą paczkę za ponad 200, na pewno musicie zostawić suba na naszym kanale. Pod tym filmem piszecie biorę udział. Zostawiacie obserwacje na naszym TikToku, w opisie będzie link, jak i również obserwacje na naszym Instagramie. Na sam koniec, kiedy już będzie losowanie zwycięzcy z komentarzy, skontaktujemy się z wami, a wszystkie te właśnie czynniki będą weryfikowane. Także co? My lecimy dalej łowić i oglądajcie do końca. No i dobra, skoro już wzięliście udział w konkursie, to zabieramy was z powrotem na wodę. Jak widzicie, za chwilę ładujemy cały sprzęt. Już pogoda dzisiaj naprawdę idealna na szczupaka, lekka mrzawka, cały czas ma tak padać. Także dzisiaj szansa na naprawdę bardzo fajną rybę. Oprócz przelotnego deszczu również temperatura jest na pewno trochę niższa. Nie ma lampy, mamy fajne chmurki. Także pogoda szczupakowa jest idealna. Płyniemy właśnie na pierwszą miejscówę. Mi się najlepiej w takiej pogodzie sprawdzały takie bardzo jasne kolory, taki Fire Tiger, coś takiego. Nasze pierwsze miejsce to jest taki właśnie cypel. Spróbujemy go obłowić, miejmy nadzieję, że jakieś aktywne szczupaki się trafią. Słuchajcie, oddaliśmy parę rzutów na przedłużeniu tego cypelka, właśnie tego, jak widzicie. I teraz stanęliśmy na jednej z lepszych miejscówek, przynajmniej jeżeli chodzi o ułożenie dna. Jak już wcześniej Wojtek też wam pokazywał, mamy tutaj pineskę. Taka bardzo fajna góreczka z 8 na 3,5 metra, a jeszcze w stronę brzegu jest również takie zagłębienie, bardzo fajna górka. Dominik sprawdził, jak chodzi jego przynęta dosłownie tutaj pod samą łódką. Jak? No. Wyjął przynętę i zanął. Taki szczupak z 50 cm prawie wpadł ale do łódki. Nie dość, że prawie wpadł, jeszcze łbem zarył w tego. No kurde, tam co? Chyba poszedł gdzieś, jak woda się co ruszyła. Co to była za chora akcja? Weźcie. Cały czas sobie obawiamy tutaj tą płytką wodę. Ta lilia trochę też bardziej otwartą, tutaj bardziej w prawą stronę. Ale bardzo fajne chmury do nas idą, naprawdę. Może to będzie właśnie ta chwila, kiedy przez cały dzień ryby w końcu się odpalą. Miejmy taką nadzieję. Aż tam na sam początek możesz, tak, nie? No. Twitchowałem. Siedzi, siedzi, podbierak. Ładny, ładny. Za do zbrojkę chyba. Nie, tak z 7 dych. Ale jest ładny. Daj podbierak. Kurde, na małego Rokiego, on jest niesamowity. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Jest! Jest, twitchowałem nim. Patrz, jeśli się wypił. Trzymaj go teraz. Czyli dobrze mówiliśmy, że redukcja. Malutka gumka. I nie taki mały szczupak, no. Ryby żerują chyba właśnie na. Na przed chwilą mówiliśmy jeszcze, że dosłownie totalnie się dzieje, takie miejsca nic nie bierze i zauważyliśmy, że ukleja jeszcze ma tarło i dlatego zmniejszyłem rozmiar gumy, taki mały roki, który właśnie Patryk mi dał, bo nie miałem takiego w swoim arsenale, a jak widać to był błąd, czasami takie malutkie gumki nawet potrafią 10 cm. Całkiem fajnego szczupaka, myślę taki z 65. Możemy ale mieć. Też taki masywny, dość szeroki, masywny. Zaraz go prezentujesz. Dobra, ekstra. Zaraz go zmierzymy. No, 6,9. 6,9 ja mówiłem. Nieźle. Czekaj. Już piara w oku, tak, nie muszę tak, no. 69. Nieźle, nieźle. Nieźle, gratulacje. No i piękny szczupaczek, 69 cm. Właśnie Patek obstawił idealnie. Fajnie, że coś się wydarzyło, bo przez ten cały dzień katowania totalnie nic się nie wydarzyło. Były kontakty, ale zobacz, na te większe gumy tylko za samogon. Tak, właśnie. Malutka, tak, malutka tak. Gumeczka od razu zadziałała. No i dobra, chyba nie ma co go męczyć, tak mogę wam pokazać jeszcze. O. Piękny. Piękna rybka. Rewelacja. Dobra. Leci do wody. Świeca zrobił. Poszedł, fajnie. Ale wariacik. Nieźle, piona. Nieźle, dobra robota. Super. Roki to roki. Dokładnie. Roki to roki. Roki to roki. Da. Niesamowite, nie? Nic się nie działo, jednak to roki zrobił robotę. No i w taki oto sposób dotarliśmy do zakończenia odcinka. Niestety już nic się nie wydarzyło, naprawdę woda nas zweryfikowała, bardzo ciężkie warunki. Naprawdę dawno na takie nie trafiliśmy, na własne oczy widzieliśmy, jak w przeciągu 2 dni ryby całkowicie pozmieniały swoje miejsca żerowania. Ryby były płytko w toni, naprawdę bardzo zmienna pogoda i temperatura, cały czas coś się zmieniało. No ale
mimo tych ciężkich warunków coś się udało złowić. Ciężko było się dobrać do tych ryb, no ale jakby nie było, Roki nas nie zawiódł, udało się wyholować dwa fajne szczupaki chłopakom, były jeszcze jakieś dodatkowe brania, no i najważniejszy bonus, którego wyholował Dominik, łącznie 5 ryb na wypad, więc możemy powiedzieć, że mimo tych trudnych warunków, no ja jestem, czuję się spełniony, bo no, wypad dla mnie udany i bardzo fajnie, super atmosfera. No i tyle. Co, zapraszamy was na kolejne odcinki, bracie Okoń, bo słuchajcie, są kozakami. Pozdro. Także po raz ostatni się z wami żegnamy. I słuchajcie, czekajcie na kolejny odcinek już za niedługo, dlatego że my teraz spływamy, ogarniamy jedzenie, szykujemy się na ognisko i lecimy na nockę. Mam nadzieję, że jakiś węgorze uda się połowić, także czekajcie na kolejny odcinek, kolejną sobotę. Siema, siema. Żegnamy się z wami. Siema.